Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam bardzo interesujący router działający w systemie Mesh, mianowicie Asus ZenWiFi AX, oznaczony symbolem XT8. Zapraszam do szybkiego testu tego sprzętu na kanale Komputronika. Muszę na początek nieco więcej powiedzieć o jakości wykonania obudowy, a także o tym, jakie występują w tym urządzeniu złącza. Zobaczymy, że w zestawie są tutaj dołączone dwa identyczne routery, z czego jeden posłuży oczywiście jako satelita w systemie Mesh, aby sieć była w stanie obejmować zasięgiem większe domy czy też mieszkania. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, powiem, że od razu występuje takie fajne wrażenie, że to urządzenie z wyższej półki. Możemy zauważyć, że obudowa każdego składającego się na ten zestaw routera jest wykończona przy użyciu matowego tworzywa, które się nie rysuje i będzie łatwe do utrzymania w czystości. Są tu jeszcze ładnie wyglądające akcenty, takie jak efekt metalu szczotkowanego, który jest umieszczony właśnie na tworzywie, do tego złote logo Asusa, a na przodzie znajduje się dioda informująca o statusie pracy tego sprzętu. Co więcej, Asus zwraca naszą uwagę na to, że w każdym testowanym routerze są zamontowane po dwa radiatory, no i też otwory wentylacyjne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskać znakomity poziom cyrkulacji powietrza. Nie ma co ukrywać, że ważna kwestia są to oczywiście złącza. W każdym testowanym routerze są dostępne 4 złącza Ethernet, natomiast jedno oznaczone przy pomocy barwy niebieskiej służy oczywiście podłączeniu tego routera do internetu. Możemy tutaj wykorzystać wejście USB 3.0, tak aby podłączony dysk czy też innego rodzaju nośnik był widoczny w sieci. W kontekście zestawu dostajemy tutaj dwa zasilacze, a także przewód pozwalający na podłączenie tego sprzętu do internetu. Na temat specyfikacji powiem, że w tym urządzeniu występuje Wi-Fi 6 i takie rozwiązanie zapewnia, że nasza sieć będzie szybka, a przy tym bardzo stabilna, do tego maksymalna przepustowość wynosi nieco ponad 6500 megabitów na sekundę. Kolejna ważna informacja polega na tym, że dostajemy tutaj standard bezpieczeństwa WPA3 i to oczywiście cieszy. Na koniec poruszymy sobie temat aplikacji Asusa. Zobaczymy z tego miejsca informacje o bieżącym obciążeniu sieci, a także o tym, czy oba routery są do siebie podłączone przy użyciu systemu Mesh. Z pewnością fajne rozwiązanie polega na tym, że możemy wybrać, jakie operacje wykonujemy przeważnie w internecie, tak aby router zoptymalizował swoje działanie. Są tu jeszcze porady związane z użytkowaniem naszego routera, a także podsumowanie informacji o poziomie bezpieczeństwa. Na dziś to będzie wszystko ode mnie. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam oczywiście do komentowania, a także polajkowania tego filmu. A tymczasem do zobaczenia.